Cześć moi drodzy, witam was. Jak widzicie, mam niedokończony makijaż, ponieważ chciałabym dzisiaj z wami sobie po raz pierwszy przetestować tą maskarę. Jest to maskara Eveline Cosmetics Extra Lashes i powiem wam, że dzisiaj użyjemy jej sobie pierwszy raz. Ja sobie jej będę używać przez tydzień sama, nie będę wam się już tutaj pokazywać i potem za tydzień do was wrócę i dam znać, czy coś się zmieniło, czy może konsystencja troszeczkę się zmieni z czasem, jak moje wrażenia po tygodniu używania, no i ogólnie takie wiecie, podsumowanie, opinia. Póki co zobaczymy dzisiaj pierwsze wrażenie. Ja jej jeszcze nie otwierałam, ale widziałam na Instagramie u nich, jak szczotka wygląda, więc wiem, że jest silikonowa i przeczytam wam też, co oni tutaj napisali. Ktoś zamawiał rzęsy w wersji XXL, oto nasza nowa maskara Extra Lashes, która dzięki swojej big szczoteczce ekstremalnie pogrubi rzęsy. No i oni mają teraz swój sklep internetowy www.eveline.pl, także tam możecie sobie sprawdzić, ile ona kosztuje i w ogóle ich produkty sprawdzić. W każdym razie, no na pewno nie jest droga, no bo wiadomo, Eveline nie ma jakichś strasznie drogich kosmetyków. Tutaj mam oczywiście czarną wersję, no i zobaczmy, szczota ma być big, więc już się boję. No faktycznie, jest taka, o, z tej strony. No tak się prezentuje, jest naprawdę duża, zobaczcie, tak w porównaniu do oka jest spora. Dodatkowo to jest taka, powiedziałabym, pałka i ona ma bardzo, przynajmniej tak widzicie, tak mam wrażenie, że z waszej perspektywy ona nie widać za bardzo włosków, bo właśnie ten trzon jakby jest taki bardzo gruby, a włoski nie są już takie długie, to jest właściwie takie wypustki plastikowe, więc ciekawa jestem, bardzo jestem ciekawa, jak ona się sprawdzi. Jak coś, jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie oczywiście komentarze, a teraz się przybliżę i zobaczymy, jak maskara będzie wyglądała na rzęsach. Oczywiście mam makijaż, mam już wszystko gotowe, tylko nie mam rzęs. Na rzęsach nie mam żadnej bazy, ale wiecie, mogły mi się gdzieś tam osypać trochę cienie na rzęsy albo ubrudzić trochę jakimś korektorem, także no tylko tyle tam jest, żadnego większego wsparcia nie dałam moim rzęsom, także zobaczymy, jak tuż da radę, także zbliżam się do was. Ja generalnie jestem fanką maskar z Eveline. Co prawda zdarzają się takie, które bym nazwała takimi przeciętnymi. Nie to, że jakimiś beznadziejnymi, ale no niektóre trochę mniej mi pasują. Są w Eveline moje ulubione maskary. Na pewno jeśli znacie mnie, jeżeli oglądacie od dawna moje filmy, to wiecie, o czym mówię. Na przykład ta taka w czerwonym opakowaniu Big Bang. Na pewno maskary z tej serii Extension Volume to są moje mega hity. No i bardzo... bardzo liczę na to, że ta dołączy do grona ulubieńców. Widzicie teraz z bliska, ta szczotka jest taka naprawdę wielka. Także sprawdźmy. Uwaga, jestem ciekawa. Nie używam żadnej zalotki ani nic. Zobaczymy, jak się sprawdzi samodzielnie. Brawo ja. O nie, patrzcie na to. Dobra. Dziobnęłam się. Może w takim razie na drugim oku spróbujemy. Może tu mi lepiej pójdzie. No dobrze, uratowałam sobie tutaj oko, żeby już nie było tych kropeczek. Proszę bardzo, na jednym oku mamy jedną warstwę, oczywiście nałożoną w normalny sposób. Tutaj trochę się dziobnęłam, więc... no tutaj wiecie, to jest trochę po prostu maźnięte rzęsy, ale zobaczcie, tak prezentują się rzęsy. Póki co nie powiedziałabym, żeby to było coś wow, ale też nie jest ten efekt jakiś zupełnie niewidoczny. Na pewno rzęsy już widać. Ojejku, myślałam, że mi spadnie. I co wam powiem, to póki co moim zdaniem te rzęsy są ładnie rozdzielone. Nie? Nie są posklejane. Mimo że wydaje mi się, że ta szczotka ma jakby zadatki, tak miałam takie wrażenie na początku, ale teraz wydaje mi się, że wygląda to ładnie. Dobra, nakładam drugą warstwę. A może w sumie pomaluję to oko też, no bo tak będzie łyse. Widzicie? Tutaj częściowo, no, na części tych rzęs mam dwie warstwy. No i jest ładny efekt, nie? Zobaczcie. Dobra, czas na drugie. Do I care too carefully?
No zobaczcie, na tym oku, na którym miałam cały czas całą taką pełną warstwę jedną i teraz nałożyłam drugą, no to efekt jest naprawdę bardzo ładny. Podoba mi się. Tutaj na tym oku coś się dziobnęłam troszeczkę delikatniej, no ale to wiadomo, tam nie miałam całej jednej warstwy. Także fajnie, w ogóle powiem Wam, że no poza tym, że się dziobnęłam w oko, więc muszę trochę bardziej uważać, no i też się przyzwyczaić do tej szczoteczki, to naprawdę szybko się te rzęsy maluje. Nie muszę się bawić i nakładać 3, 4, 5 warstw, żeby ten efekt był widoczny, no bo już uważam, że to wygląda naprawdę spoko, także... Ciekawa jestem, czy jak ten tusz troszeczkę by zgęstniał, bo w sumie on nie jest jakiś bardzo, bardzo rzadki, ale ciekawa jestem, czy jakby jeszcze zgęstniał, to czy te rzęsy robiłby jeszcze większe i czy ta konsystencja mogłaby wtedy sprawiać, no, że już nie wiem, może przy jednej warstwie będą wow. Ciekawe. Z czasem zobaczymy. Patrzcie, jak tak siedzę i dokładam, i dokładam, i dokładam, i dokładam, no to te rzęsy robią się coraz większe. Myślałam, że to z czasem się zatrzyma, ale nie, no one są, kurde, coraz większe. No, nice, podoba mi się. Zobaczymy, jak będzie się trzymać, czy się nie poodbija, czy nie będzie się osypywać, ale ogólnie, no zobaczcie, nie zajęło mi to dużo czasu, łącznie... Tuszowanie tych rzęs, no nie wiem, z 5 minut, z tymi przerwami na gadanie. A zobaczcie, rzęsy są naprawdę duże, widoczne, fajnie. Takie pierwsze wrażenie, naprawdę pozytywne. O, pomimo dużej szczotki, całkiem łatwo się tu wjeżdża na dół. No spoko. Trzeba się tylko przyzwyczaić, nie, że one, jak używaliście tuszu do tej pory, z jakąś taką mniejszą szczotką, to trzeba się przyzwyczaić, żeby się nie dźgać po oczach. Jak widać, ja jeszcze mam tą naukę przed sobą, ale efekt jest naprawdę super. No, i te rzęsy dolne też szybko zrobił. Super. No, zobaczcie. Rzęsy są na pewno pogrubione. Jakbym się postarała, to by były trochę mniej posklejane, bo uważam, że tą szczotką spoko można je wyczesać. No i ładnie też podkręcone, podniesione i czarne, super. Także nice. Pierwsze wrażenie pozytywnie. Zobaczymy, jak będzie przy kolejnych. Także teraz już się z Wami żegnam. Odsunę się może jeszcze na chwilkę. I tak wyglądają te rzęsy z większej odległości. Proszę bardzo. Dajcie znać, co myślicie. Jeśli chodzi o takie pierwsze użycie, trzeba też pamiętać, że no, ten tusz nie był otwierany, więc no, pewnie z czasem też formuła troszeczkę zgęstnieje. Zobaczymy, jaki będzie efekt dawała za tydzień. Odezwę się do Was właśnie już za kilka dni. Wy to zobaczycie to prawie właściwie od razu, także do zobaczenia. Cześć moi drodzy, wracam do Was po dwóch tygodniach, ponad dwóch tygodniach testowania tego tuszu Extra Lashes Extreme Volume and Care Mascara z Eveline Cosmetics. Testowałam ją przez całe dwa tygodnie, używałam jej na co dzień i testowałam ją też jak nagrywam jakieś inne filmy i jestem, powiem Wam, naprawdę zachwycona, bo już pomijając to, że mi się po prostu podoba ten efekt i tyle po prostu, ale... Samo to, ile ja dostałam komplementów, bo dodawałam filmy, na których miałam tą maskarę i zadawałyście mi pytania, co to za tusz mam na rzęsach, że tak pięknie wygląda, że wyglądają rzęsy na sztuczne. Dodawałam Instastory na Instagram i też miałam tam ten tusz do rzęs i też były pytania, czym maluję rzęsy, że są takie ładne. I tyle komentarzy, komplementów, co dostałam na temat... że z tym tuszem to chyba nigdy nie dostałam z żadnym, także naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Cieszę się, że Wy też zwróciłyście uwagę na to, że on daje naprawdę bardzo ładny efekt. Pytałyście, dawałam znać, że będzie film o tym tuszu. No i proszę bardzo, to jest właśnie ta maskara. Teraz szybko przed Wami tutaj pomaluję sobie rzęsy, żebyście jeszcze raz zobaczyły, jaki super efekt daje i opowiem Wam szybciutko jeszcze dwa słowa, co o nim myślę. Somebody know, 'cause I don't know, I don't know why. No, I don't know, I don't know why.
I rzęsy mam gotowe. Przybliżyłam się trochę do Was, żebyście zobaczyli. Troszkę sobie brudzę powieki nim, ale myślę, że to jest kwestia wprawy, także to pewnie też będzie zależało od osoby i od budowy oka, czy się obrudzicie, czy nie. W każdym razie uważam, że efekt ta maskara daje przepiękny. Ogólnie doszłam już do takiego momentu, że według mnie na moich rzęsach najlepiej prezentują się trzy cieniutkie warstwy, więc najpierw nakładam tak niedbale pierwszą, przy drugiej już troszeczkę się staram i trzecia to już jest, wiecie, taka wykończeniowa, że tak staram się jak najładniej te rzęsy sobie poukładać w takim kształcie, w te strony, w które mi się podoba. Przy tym oku trochę te rzęsy mniej chcą współpracować, no ale generalnie tuż daje przepiękny efekt. Można sobie stopniować też intensywność, można zrobić te rzęsy bardzo delikatne, ale do tego, co teraz mam na rzęsach, można jeszcze dołożyć kolejne warstwy i te rzęsy są jeszcze większe. On przepięknie je podkręca i dodaje objętości, ale też fajnie je rozczesuje. To nie jest tak, że wiecie, wyjmuje tą szczotę taką dosyć sporą i myślę, ojejku, to nie jest tak, że on, wiecie, zlepi Wam wszystkie rzęsy w takie kubki i to będzie wyglądało tragicznie, tylko rzeczywiście fajnie je rozczesuje i no te rzęsy naprawdę są bardzo ładne, także no ja jestem pod wielkim wrażeniem. On się w ogóle nie osypuje, przez ten czas przynajmniej kiedy go teraz używałam, to nigdy mi się nie osypywał, nie odbijał się, bardzo ładnie się utrzymuje. Wieczorem normalnie zmywałam go zwykłym płynem micelarnym, ale nie, to nie było tak, że wiecie, gdzieś tam ręką przejechałam, czy dotknęłam tych rzęs i to i widziałam, że ten tusz gdzieś tam schodzi z rzęs. On się przepięknie trzyma, ale też bardzo łatwo się zmywa, także z tym nie ma problemu. No i uważam, że efekt daje super, także jeżeli zastanawiałyście się nad tym tuszem kiedyś w Rossmanie, czy tam na stronie internetowej, bo Eveline teraz też ma swój sklep internetowy, więc możecie zaglądać, czy jest jakaś promka, to polecam Wam, bo naprawdę super, super rzęsy z tego tuszu wychodzą. Nie spodziewałam się, bo już mam ulubieńców swoich z Eveline i myślałam, że już lepiej nie będzie, no ale jestem zachwycona. I to tyle w sumie. Tuż, tak jak już mówiłam, polecam, bardzo mi się efekt podoba na moich rzęsach. Nie mam się do czego przyczepić, czy do trwałości, czy do, nie wiem, koloru, efektu, jaki daje na rzęsach, wszystko jest super. I jeżeli się zastanawiacie, to oczywiście polecam. Cieszę się też bardzo, że sporo z Was dostrzegło jakąś tam zmianę, że zauważyłyście, że mam fajne rzęsy, bo faktycznie, no, robi robotę ten tusz, także super. To ten, o który wiele z Was pytało, także proszę bardzo, przy kolejnych gdzieś tam zakupach proszę brać, polecam serdecznie. A teraz to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja i moje rzęsy się z Wami żegnamy. Gdybyście potrzebowały jakiejś większej ilości informacji, to wszystko będzie w opisie, tam Was zapraszam, będzie link też do tego tuszu, gdyby ktoś chciał. Także to tyle. Do zobaczenia już w kolejnych filmach. Dziękuję. Buziaki. Mua. Pa, pa!